Witam Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku wykonam dla Was test, recenzję. Opowiem Wam co nieco na temat niani elektronicznej Vacos Baby Monitor. Zapraszam serdecznie. Na początku pokażę Wam specyfikację, tak aby nic mi nie umknęło podczas mojego testu. A teraz to, co znajdziemy w pudełku, czyli jako pierwszy wyświetlacz. Mamy tutaj antenę, wyświetlacz jest aż 5 cali. Mamy tutaj również taki uchwyt, za pomocą którego możemy sobie wygodnie postawić monitor, bardzo przydatny w nocy. Obrotowa kamerka 355 stopni, genialna jest. Ma ona również dwukrotny zoom, tutaj mamy antenkę, mamy też podłączenie do baterii. W pudełeczku dodatkowym znajdziemy dwa takie ozdobniki, którymi możemy przyozdobić naszą kamerkę, mega uroczo, zarówno dla dziewczynki, jak i dla chłopca. Oczywiście jest ładowarka do monitora i ładowarka do kamerki. Dostajemy również taki uchwyt wraz z kołkami do zamocowania kamery i instrukcja obsługi. Co fajne, po podłączeniu kamerki do prądu i włączeniu panela sterowania automatycznie jest ona praktycznie sparowana, łączy się natychmiastowo. A teraz zerknijcie, jak fajnie można nią sterować. Bardzo prosto, wszystko jest takie tutaj intuicyjne i proste. Bardzo fajnie się obraca, bardzo fajnie to działa. Nawet z innych pomieszczeń działa to bez zarzutu. Teraz pokazuję Wam zoom. Wystarczy kliknąć OK i kamerka nam przybliża widok, dzięki czemu więcej możemy zobaczyć. Na monitorze możemy również ustawić głośność kamery, głośność monitorka, jak również zmienić sobie jasność wyświetlacza. W niani mamy wgrane 5 różnych kołysanek, które możemy odtworzyć dziecku. Możemy ustawić sobie tutaj, jaką chcemy czułość, czy ma być niska, czy też wysoka. Możemy sobie ustawić alarmy nakarmienia, co jest bardzo przydatne, zwłaszcza przy niemowlakach, gdy musimy wybudzać je do karmienia. Dzięki temu nic nie przeoczymy. Jest tutaj masa różnych dodatkowych funkcji. Po rozbudowaniu o kartę możemy nawet nagrywać to, co nam się wyświetla. Mamy możliwość wyboru języka, alerty, głośność. Wszystko jest bardzo tutaj czytelne, bardzo proste do ustawienia, tak więc myślę, że nikt nie będzie miał problemu z ustawieniem sobie kamerki pod siebie. Chciałam Wam pokazać, w którym miejscu umieściłam kamerkę. I za momencik wpuścimy tu chłopców i pokażę Wam, jak fajnie ją obracać i jak wygląda komunikacja dwukierunkowa. I tutaj mamy podgląd na pokoik. Zobaczcie, wszystko jest doskonale widoczne. Można sobie sterować. Mogę pojechać troszkę w górę, żeby było lepiej widać. A teraz pokażę Wam komunikację dwukierunkową. Zapytam o coś Tymonka. Tymonku, czym się bawisz? Samolocikiem. Aha, czyli takim robotem, samolotem, tak? A powiedz mi, czym się bawi Kubuś? Dinozaurem. Słyszysz mnie dobrze? Tak. Dinozaurem gumowym. Jestem teraz przed moim domem i wykonam dla Was test zasięgu niani. No to idziemy.
Przyznam szczerze, że ja już wykonałam test tej niani i sięgała ona naprawdę daleko. Wiem, że tutaj słaba widoczność jest, ale myślę, że sobie poradzimy. Jestem na końcu działki. Zobaczcie, jak daleko. I chłopaków widzę. Zaraz coś do nich powiem. Tymon, słyszysz mnie? Jestem w najdalszym punkcie na naszej działce. Chłopaków widzę. O, troszeczkę jest problem z zasięgiem. Ale mimo wszystko widać, jak skieruję kamerkę w stronę domu. I zobaczcie. W innych kamerkach doszłam do zakrętu, a tutaj jestem na samym końcu. Jak sami widzicie, niania ta jest genialna. Myślę, że lepszej nie używam. Kamerkę można obracać, tak jak widzieliście. Tak więc zasięg, pole widzenia jest naprawdę olbrzymie. Jeśli chodzi o zasięg tej niani, jest również olbrzymi. Mogłam wyjść w każdy punkt mojej działki i wszędzie miałam możliwość sterowania głosem, doskonały dźwięk. Wszystko doskonale było widziane. Co więcej, do tej niani możemy podłączyć jeszcze dodatkowo 3 kamery, ponieważ ona działa na aż 4 urządzenia. Tak więc jest to spory plus, ponieważ możemy porozkładać kamery w każdym pomieszczeniu. Tą nianię możemy rozbudować o kartę, dzięki czemu możemy nagrywać to, co się dzieje w danym momencie w domu i mieć na to podgląd, gdybyśmy chcieli, nie wiem, kontrolować nasze zwierzaki, zerknąć, co robią podczas naszej nieobecności. Z świetnej jakości, naprawdę obraz jest bardzo czysty, bardzo dobrej jakości, nawet ten nocny. W panelu jest wgranych kilka kołysanek, jest to spory plus, ponieważ gdy dziecko nam się delikatnie rozbudzi, możemy mu puścić taką kołysankę i sobie spokojnie zaśnie. Bardzo fajna jest też ta opcja dwukierunkowej komunikacji. Poza tym, że my słyszymy dzieci, możemy też do nich mówić. Ma on również czujnik temperatury, który możemy sobie dowolnie ustawić. Jaka temperatura ma być najniższa, jaka najwyższa, o jakiej chcielibyśmy zostać poinformowani. Ja Wam bardzo polecam, nie bójcie się zakupów zagranicznych. To są naprawdę produkty świetnej jakości. Ja się pod tym podpisuję i bardzo serdecznie Wam ją polecam. Jest to najlepsza niania, jaką miałam okazję używać i ma ona naprawdę super atrakcyjną cenę. Bardzo Wam polecam.